gołusty piasek to patron jednej z ulic miasta Płocka. Urodził się w 1877 roku, zmarł w Płocku w 1955 roku. Był człowiekiem wielu talentów. I z pewnością, mimo że nie urodził się w Płocku, jest zasłużonym dla naszego miasta. Urodził się w Głowaczowie, na skraju Puszczy Kozienickiej, w rodzinie chłopskiej. Był dzieckiem tak utalentowanym, że posłano go na naukę do Warszawy, gdzie najpierw skończył gimnazjum, a następnie skończył Warszawski Instytut Muzyczny. Fotografia przedstawia Faustyna Piaska w okresie studiów w Warszawskim Instytucie Muzycznym, który ukończył, uzyskał dyplom kapelmistrza, czyli inaczej dyrygenta orkiestr dętych wojskowych. Pierwsza praca, z którą wiązał bardzo duże nadzieje, to było seminarium nauczycielskie męskie w Wymyślinie, gdzie widzimy go na fotografii w carskim mundurze, bowiem przełom XIX i XX wieku to tereny Mazowsza, ziemi dobrzyńskiej znajdują się pod panowaniem rosyjskim. Fotografia po prawej stronie przedstawia budynek seminarium nauczycielskiego. Na pierwszym piętrze tego budynku znajdowało się mieszkanie Faustyna Piaska. Podczas pracy w seminarium nauczycielskim zasłynął jako bardzo dobry wychowawca młodzieży, nauczyciel śpiewu, muzyki, a także dyrygent orkiestry dętej, z którą w roku 1913 wykonał hymn polski Mazurek Dąbrowskiego, przedstawiając go jako marsz Gwardii Cesarskiej. Wszystko się wydało i groziło Faustynowi Piaskowi zesłanie na Syberię. Na szczęście, jako człowiek wielu talentów, wymyślił w tym czasie nożyce do cięcia drutu kolczastego, które znalazły zastosowanie w armii carskiej podczas I wojny światowej. Czasy I wojny były ciężkie dla Faustyna Piaska i jego rodziny. Po wojnie przybył najpierw do Warszawy i tutaj zaproponowano mu udanie się do Płocka, aby rozpocząć pracę w męskim seminarium imienia Bolesława Krzywoustego. Fotografia przedstawia Faustyna Piaska około 1922 roku. Płock w latach 20. XX wieku był miastem pięknie położonym, z cennymi zabytkami. Ludzie, którzy mieszkali tutaj, tworzyli klimat do różnego rodzaju działań, a Faustyn Piasek poświęcił się pracy z młodzieżą, nie tylko w męskim seminarium, później pracował także w żeńskim, a także w szkole organistowskiej. Zdjęcie przedstawia seminarium nauczycielskie męskie imienia króla Bolesława Krzywoustego w latach 20. i jego pierwsza siedziba mieściła się przy ulicy Królewieckiej. Fotografia jest dużo późniejsza, nie zachowała się z lat 20. XX wieku. Podczas pracy w seminarium męskim i w innych szkołach Faustyn Piasek pisał podręczniki do nauki śpiewu, wymyślił sposób praktyczny do nauki czytania nut głosem. To stało się tak bardzo popularne, że praktycznie rzecz biorąc, w ten sposób nauczano śpiew. Tworzył także śpiewniki pieśni ludowych. One ukazywały się w latach 20., 30., a także
po II wojnie światowej. Ukazały się w nakładzie aż 150 tysięcy egzemplarzy, imponujące, co dało powód do określenia tego sukcesu wydawniczego następującym zdaniem. Zapiaszczyła nam się Rzeczypospolita, wszędzie leżą piaski, czyli śpiewniki wydane przez Faustyna Piaska. Faustyn Piasek to także autor podręczników do gry na instrumentach muzycznych, na przykład na skrzypce, na przykład na fortepianie, na akordeonie. Był także autorem bardzo cenionych podręczników do nauki muzyki w szkole, które były wydawane przez państwowe, a nie lokalne wydawnictwa. W latach 20. Faustyn Piasek angażował się w różne akcje o charakterze patriotycznym. Między innymi obchodzono wówczas, w latach 20., rocznicę Henryka Sienkiewicza. Napisał specjalną kantatę poświęconą temu wybitnemu polskiemu prozaikowi, autorowi między innymi Chłopów, Fowadis itd., itd. Faustyn Piasek wynalazca. Nie tylko nożyce, ale praktyczne zastosowanie na dużą skalę znalazł inny wynalazek Faustyna Piaska, zastosowany na polskich kolejach, które jeździły tak, że można było regulować zegarki. Jeszcze przed II wojną światową, w 1935 roku, w Teatrze Miejskim, który mieścił się na wzgórzu Ściecieka, obchodzono 35-lecie pracy artystycznej Faustyna Piaska. Na ten wieczór do Teatru Płockiego przybyły tak znakomite postacie życia muzycznego Polski, jak Grażyna Bacewicz-Kówna czy Witold Lutosławski. Faustyn Piasek ofiarował dochód z tego koncertu na cele społeczne. I tak było każdorazowo. A tu ciekawa historia. Są to skrzypce z wklejoną karteczką Faustyn Piasek, Płock 1941. Wspominałam o teatrze. Podczas II wojny światowej Niemcy rozebrali Teatr Miejski, który znajdował się na wzgórzu Sieciecha. Faustyn Piasek, udało mu się zdobyć jedną z desek z tego teatru i z tej deski wykonał znakomite skrzypce. Te, które widzimy właśnie na zdjęciu. Zachowały się one do dzisiaj i znajdują się w szkole muzycznej w Płocku. Podczas II wojny światowej Piasek, jak i inni płoczanie, a także Polacy, znajdował się w trudnej sytuacji materialnej, a także i duchowej. Między innymi, aby jakoś zarobić na utrzymanie, był organistą i zdjęcie przedstawia Faustyna Piaska przy organach w kościele Mariabitów. Po II wojnie światowej, w 1946 roku, już wystawiono Wesele na Kurpiach. To utwór księdza Skierkowskiego, Władysława Skierkowskiego. Muzykę do tego utworu napisał Faustyn Piasek. Jego premiera odbyła się jeszcze przed II wojną światową. Natomiast po II wojnie światowej już w tym przedstawieniu brali udział członkowie drużyny artystycznej, którą utworzył w Płocku druh Wacław Milke. W 1949 roku harcerska drużyna artystyczna pojechała na Festiwal Młodzieży do Budapesztu i pokazała zgromadzonej młodzieżowej, a także dorosłej publiczności suitę kurpiowską. Wygrała jedną z głównych nagród. Zdjęcie prezentuje członkinie harcerskiej drużyny artystycznej na ulicach Budapesztu.
Faustyn Piasek nie tylko przyjaźnił się w Płocku z druhem Wacławem Milkę, ale także współpracował z malarzem Czesławem Iczniewiczem, Janem Pniewskim i Kazimierzem Gielinkiem. W 1975 roku Marcin Kamiński napisał pracę doktorską poświęconą Faustynowi Piaskowi. Zdjęcia, które mieliście Państwo okazję zobaczyć, pochodzą w większości z tej pracy, która obrazuje życie i twórczość Faustyna Piaska. Dorobek jednak jego pozostaje w większości w rękopisach. Są to wiersze, około 170 wierszy, utwory dramatyczne, utwory muzyczne i miejmy nadzieję, że jak się nie udało w 65. rocznicę urodzin Faustyna Piaska, śmierci Faustyna Piaska, wydać tych utworów, to w przyszłości, na stulecie, ten skromny, ale wielce zasłużony dla Płocka i bardzo utalentowany człowiek doczeka się publikacji jego dokonań.